prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobro. Dzisiaj w briefingu bierze udział również pan wiceminister Marcin Warchoł. Tematem dzisiejszego briefingu są działania prokuratora generalnego w sprawie Mariki. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Uwzględniłem wniosek o przerwie w karze wobec skazanej Mariki, która wyszła już na wolność. W tej chwili oczekuje na decyzję pana prezydenta. Wcześniej została skazana za usiłowanie rozboju na 3 lata pozbawienia wolności. Tam nie było żadnego rozboju. Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. W tej sprawie zleciłem przygotowanie i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Jest to sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą dziewczynę, młodą kobietę wolności, skazując ją na 3 lata ciężkiego więzienia. To są rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. Po zapoznaniu się z aktami tej sprawy jestem przekonany, że trzeba z tej historii wyciągnąć dalej idące wnioski. Do polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To jest rzecz całkowicie niebywała. Ten wyrok, to zachowanie sądu pozostaje w dramatycznym kontraście wobec traktowania przez sądy przedstawicieli grupy politycznej, aktywistów LGBT, innych środowisk lewicowych, którzy dopuszczają się często agresywnych zachowań, napaści fizycznych, pobić, niszczenia rzeczy i spotykają się z jedną reakcją sądu z reguły. To jest uniewinnienie bądź symboliczne skazanie, chociaż dominuje to pierwsze, uniewinnianie wobec jawnej agresji. Symbolem są takie zachowania jak choćby tej tak zwanej babci Kasi, choć ktoś tutaj chce obrzydzić najwyraźniej piękne słowo babcia, zakorzenione w polskiej tradycji i kojarzące się z słowami miłości, ciepła, serdeczności. No tu powinno raczej używać słowa jędza Kasia, jeżeli już, wobec agresywnych zachowań tej pani. Ale do głowy by mi nie przyszło, aby prokuratorzy mogli żądać 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności dla kobiety, która notorycznie, jawnie dopuszcza się aktów agresji, napaści również fizycznej na osoby, tylko dlatego, że nie zgadza się z ich poglądami. Gdyby tak się stało, wyciągnąłbym również konsekwencje dyscyplinarne i służbowe. I tak też będzie w tej sprawie. W polskiej prokuraturze toczy się co roku około 1 000 000 spraw. Nie wszystkie siłą rzeczy znam, ale zawsze, kiedy dowiem się o jawnych nadużyciach, o naruszeniu prawa reaguję. I tak też będzie w tym wypadku. W poniedziałek ogłoszę decyzje personalne, jakie w tej sprawie podejmuję co do prokuratury. Ale też chciałbym, żeby sprawa miała swoje konsekwencje, jeśli chodzi o sąd. Niestety mamy do czynienia z głębokim kryzysem w polskim sądownictwie, że może dochodzić do tak jawnego nadużywania prawa w stosunku do osób reprezentujących pewien punkt widzenia, pewien pogląd, światopogląd polityczny, z którym sędziowie mają prawo się nie zgadzać. Mają prawo myśleć zupełnie odmiennie, ale nie mają prawa wykorzystywać prawa i swojej władzy do tego, aby ludzi niszczyć, zwłaszcza młodych ludzi, i wsadzać ich na lata do więzienia. Takie numery to nawet pod koniec komunizmu nie miały miejsca, żeby aż na 3 lata za tego rodzaju zachowanie wsadzać ludzi za kratki. Z tym musimy coś zrobić. Można powiedzieć, że to jest taki dzwon, który głośno bije, by dać nam do myślenia, że w sądownictwie źle się dzieje. Wszyscy o tym wiemy, że potrzebna jest tam zasadnicza zmiana. Hulaj dusza, piekła nie ma. Za rażące naruszenia prawa dzisiaj sędziowie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. To trzeba zmienić. To trzeba radykalnie zmienić. Ta sprawa to potwierdza. Panie ministrze. Bardzo dziękuję. Do rozboju potrzebne są 2 elementy. Zabór w celu przywłaszczenia rzeczy i przemoc wobec osoby. Tutaj nie było żadnego z nich.
Nie było ani przemocy wobec osoby, ani nie było zaboru mienia w celu przywłaszczenia. Niezgadzanie się z konkretną ideologią, zwłaszcza jeżeli to jest ideologia szkodliwa, jest elementem wpisanym w różnego rodzaju demonstracje. Natomiast do przypisania komuś tego konkretnego przestępstwa potrzeba jest tych dwóch elementów. Nie było żadnego z nich. Natomiast sądy w tego typu sprawach skazują wyjątkowo łagodnie, w zależności od tego, czy ofiarą jest obrońca życia, i tutaj możemy podać przykłady ataku, fizycznego ataku na obrońców życia przez byłego pracownika Axel Springer, uniewinnienie. Z drugiej strony 30 godzin prac społecznych dla trójki aktywistów LGBT, w tym jednego tytułującego się pseudonimem Margot, za atak na obrońców życia, fizyczny atak, zniszczenie mienia i udział w nielegalnym zbiegowisku. 30 godzin prac społecznych. Uniewinnienie za napaść i uszkodzenie ciała w innym wypadku, o którym wspominałem. Uniewinnienie 30 demonstrantów, którzy wtargnęli do katedry w Poznaniu, przerwali przeświętu. Uniewinnienie osoby, która nawoływała do zabójstwa księdza arcybiskupa Jędraszewskiego na paradzie, na imprezie gejowskiej. Z drugiej strony natomiast mamy przypadek, wsadzano do więzień protestantów z Ursusa, z Radomia, ze Stalowej Woli i wielu innych miejsc. Ale nawet za komuny nie było tak surowych, skandalicznych wyroków. Nie spełniają znamion w tym wypadku rozwoju. Następnie zobaczmy na to, jak są karani w Polsce poważni przestępcy. Gwałciciele, ci, którzy wydłubują ludziom oczy, pozbawiają kalectwa, pozbawiają człowieka wzroku, słuchu, mowy. 54,3% gwałcicieli w Polsce otrzymuje niższe kary niż Marika. 2 lata pozbawienia wolności. Takie są statystyki. Przeszło 50%, 51 dokładnie, 3% osób, które popełniają przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała, skazywane jest na niższe kary niż Marika. Za doprowadzenie do trwałego kalectwa, za wydłubanie człowiekowi oczu, pozbawienie wzroku, słuchu, mowy. Do lat 2 przeszło w 50% przypadków. Natomiast za w ogóle na 3 lata pozbawienia wolności w Polsce trafia, zgadnijcie Państwo ile? Niecałe 0,5% sprawców, 0,47%. I Marika znalazła się w tym niecałym 0,5% przypadków skazanych na ciężkie 3 lata więzienia. Niebywały skandal. Skandal, nadużycie prawa, zbrodnia sądowa. Zbrodnia sądowa i najgorsze czasy komuny wracają poprzez tego typu przypadki. To, o czym mówił pan minister, podwójne standardy. Bezkarność dla Frasyniuka, dla babci Kasi, a z drugiej strony ciężkie kary dla tych, którzy tak naprawdę nie popełniają tych czynów, które są im przypisywane. Dezaprobata, sprzeciw wobec konkretnej ideologii, to nikogo nie uprawnia do tego, żeby przypisywać w tym wypadku rozwód. Nigdy nie powinna Marika trafić do więzienia. Jest to nadużycie prawa i bardzo dziękuję panu ministrowi za podjęcie tej decyzji. Zgodnie z artykułem 568 Kodeksu Postępowania Karnego prokurator generalny ma prawo wyrazić, przyznać przerwę w odbywaniu kary do czasu ułaskawienia, na okres procedury ułaskawieniowej. Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolą, pan prokurator, chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę państwa na wymowę tych informacji, które przekazał przed chwilą pan minister. Ponad 50% gwałcicieli w Polsce, brutalnych gwałcicieli, każdy gwałt z istoty swojej jest brutalny. Jest to straszne, okropne przestępstwo. No, uzyskuje w polskich sądach niższy wyrok niż miało to miejsce w przypadku Mariki. Ponad 50%, około 50% również
sprawców ciężkich przestępstw, uszkodzeń ciała, trwałych uszkodzeń ciała, czasami kalectw, również usłyszy w polskich sądach, bo takie są niestety statystyki, niższy wyrok, niż miało to miejsce w przypadku Maryki, która była wcześniej niekarana, miała dobrą opinię. Można się zgadzać z jej poglądami lub nie zgadzać, rzecz jasna, ale żyje w wolnym kraju i powinna mieć prawo do manifestowania swoich poglądów, a jeśli już dochodzi nawet do jakichś zachowań, które powinny mieć związek z oceną prawną, to ona powinna, ta ocena prawna, mieścić się w granicach prawa i być adekwatna do zdarzeń, które miały miejsce. Nie można godzić się na nadużycie prawa, na stosowanie przestępstw, kwalifikacji prawnej, które pozwalają osoby, z którymi ktoś się nie zgadza, jakiś sędzia się nie zgadza, jakiś prokurator się nie zgadza, wsadzać na lata do więzienia. To jest granda, to jest skandal. W tej sprawie był rozbój, ale rozbój sądowy na Maryce. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Czy, proszę państwa, są jakieś pytania? Jeżeli tak, to poprosimy najpierw pytania w przedmiocie konferencji. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, redakcja TVN24. Panie ministrze, pan dużo mówi o tym zdarzeniu, pan może opisać charakter tego zdarzenia, jak to właściwie wyglądało, co się właściwie wydarzyło, bo bardzo mało o tym słyszymy, o szczegółach tego zajścia. Panie redaktorze, będziemy w tej sprawie przedstawiać kolejne szczegóły związane ze skargą nadzwyczajną, którą zleciłem przygotować. Chciałbym, żeby była ona przygotowana możliwie szybko. Takie polecenie wydałem panu prokuratorowi Hernandowi, zastępcy prokuratora generalnego. Jak tylko skarga zostanie przygotowana, będzie to absolutny priorytet, to zostaniecie państwo zapoznani z całą treścią tego pisma procesowego. Więc to, co dzisiaj powiedzieliśmy państwu, to jest ocena również prokuratorów, prokuratury krajowej, również moja ocena. Ale pan wie, co wtedy dokładnie ocena. Się wydarzyło? Tak jest, mieliśmy okazję czytać akta. To pan może się podzielić z widzami? Z panie redaktorze, odsyłam pana do akt sprawy. Sprawa jest o charakterze publicznym, to nie jest moją rolą w tej chwili opisywać wszystkich szczegółów. Mieliśmy do czynienia z klasyczną, w największym skrócie, czy mówią sytuację. Państwo, że nie doszło do rozboju w tej sprawie, że tego po prostu nie było, więc chciałbym zapytać o szczegóły, co właściwie zaszło, co właściwie się wydarzyło? Panie redaktorze, wydarzyło się to, co często państwo relacjonujecie na manifestacjach w Warszawie. Był spór, były emocje, doszło do zachowań, które z całą pewnością są związane z tego rodzaju sporami, które pojawiają się pomiędzy ludźmi mającymi różne poglądy i też manifestujący swoje emocje. Więc jeżeli pan jest zainteresowany takim szczegółowym, detalicznym podejściem do tej sprawy, to pan prokurator, rzecznik prokuratury krajowej przekaże panu te ustalenia, które są poczynione w ramach analizy prokuratorskiej w tej sprawie. Nie tylko państwo mówią o skandalicznym wyroku sądu i tak mówią jest. Państwo o pewnym zdarzeniu, ale nie mówią państwo o jego charakterze, o tym, co właściwie się wydarzyło. Komentuję ten charakter. Mówię, że nie doszło do tego, co stwierdził sąd, że miało miejsce. Sąd stwierdził, że miało miejsce zachowanie polegające na usiłowaniu rozboju. W tej sprawie jasno wypowiedzieliśmy się, że nie miało miejsce zachowanie polegające na usiłowanie. Co zatem się wydarzyło? Gdyby bowiem przyjąć, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia z usiłowaniem rozboju, to znaczy, że na przykład zachowanie pana Nitrasa, który nieraz też państwo pokazywaliście, polegające na wyrywaniu jakichś przedmiotów osobom, z którymi toczy spory przy okazji politycznych kłótni, czy też wyrywania telefonu, którym był nagrywany, usiłowania wyrywania telefonu, to mielibyśmy do czynienia w każdym takim przypadku z rozbojem czy usiłowaniem rozboju, zwłaszcza, że tam mamy udokumentowane w formie filmowej zachowanie pana Nitrasa polegające na stosowaniu przemocy nie tylko wobec rzeczy, ale również wobec osób. Natomiast co do tego w tym wypadku zdarzenia, niestety nie możemy powiedzieć, że ono przebiegało w taki właśnie sposób, jak znamy na przykład z historii związanych z panem Nitrasem. Panie redaktorze, pan pyta o stan faktyczny. Ja według pana wiedzy, co się wydarzyło, jeżeli doszło do rozboju? Panie redaktorze, po konferencji prasowej będzie wydany komunikat. Ale nie pytam o wydarzenia w Warszawie, nie pytam posła Nitrasa. Odpowiadam panu, wydarzył się skandal polegający na nadużyciu prawa i zastosowaniu przepisów mówiących o rozboju, traktujących o zachowaniu bardzo poważnych kryminalistów, przestępców wobec dziewczyny,
która miała poglądy odmienne niż sąd i odmienne niż prokurator. I odmienne niż środowiska LGBT, które dzisiaj są na topie i są lansowane między innymi przez pana telewizję. Czy taką panie kwalifikację redaktorze, prosimy jeszcze o umożliwienie zadania proszę, pytania. Proszę, ale jeszcze mam pytanie w tej sprawie. Czy taką kwalifikację w tej sprawie przyjęła również, podległa panu prokuratura? Tego pytania. Odsyłam jeszcze raz do komunikatu, po konferencji będzie wydany komunikat, przygotowawczego? Panie redaktorze, aby unikać niepotrzebnych emocji, warto się trzymać reguł. Pana telewizja doskonale wie o tym, że regułą na konferencjach w prokuraturze krajowej, podobnie w Ministerstwie Sprawiedliwości jest to, że każda redakcja ma prawo do zadania jednego pytania, zadaje następnie kolejne pytanie, kolejna redakcja, a potem ma pan szansę do tego, aby zadać. Ja bym po prostu chciał usłyszeć odpowiedź na pytanie, które zadałem. Pan natomiast chce zdominować tą konferencję. Nie, nie chcę zdominować, zabiera chcę panu pan po zadać szansę, pytanie i uzyskać odpowiedź. Swoim koleżankom i kolegom z innych redakcji, wykazuje tym czysty egoizm i charakterystyczny dla stacji TVN, niestety, ale ja proszę, żeby mnie pan nie atakował personalnie. Po prostu pytam pana, czy prokuratura, która panu misją podlega, panie, również przyjęła taką kwalifikację, jeżeli chodzi o to panie zdarzenie. Panie redaktorze, prosimy naprawdę o umożliwienie zadania pytań innym dziennikarzom. Nie, ja proszę naprawdę, odpowiedź na moje pytanie. To jest konferencja prasowa. Zadaję pytanie, proszę o odpowiedź. Panie redaktorze, pan się zachowuje bardzo niegrzecznie. Ja bardzo pana proszę o odpowiedź na zadane pytanie. Wie pan, pytania, panie redaktorze, jeszcze raz odsyłamy do komunikatu. Naprawdę, będzie komunikat. To są reguły za czasów komuny. Więc może pan wróci do tych czasów i wtedy należało odpowiadać na pytania, a jak ktoś nie odpowiedział na pytania, to również stosowano sankcje wobec tych, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania. Panie ministrze, pan, nie rozumiem, czemu pan mnie atakuje, ja panu na konferencji prasowej zadaję pytania, na które pan nie chce odpowiedzieć. Konferencję prasową, lansujecie ludzi, środowiska, którzy... Panie ministrze, niczego nie lansuję, ja zadaję panu pytanie, czy podległa panu prokuratura w tej sprawie, którą nazywa pan skandaliczną, również przyjęła taką kwalifikację dotyczącą rozboju. I brak szacunku dla innych kolegów i redakcji, to jest charakter znany. Rozumiem, że pan nie odpowie TVN na... Jesteście kulturalnie zadane państwo, pytanie. Pan i kulturalne zadanie pytania. Ja wszyscy mieli okazję pytanie słuchać, oglądać pana zachowanie i czy ono się mieści o standardach kultury. Dziennikarza, który zadaje pytanie, czeka na odpowiedź. Pan przyszedł tu i prowadzić polemikę, jakbym ja nie jestem w pana stacji. To pan w stacji to fajnie określa. Czy to jest konferencja prasowa? Panie redaktorze, pozwoli pan zadać pytanie kolejnym osobom, czy pan które są pytanie, możliwe, które zadanie pytania innym dziennikarzom. Panie redaktorze, rozumiem, że pan minister nie odpowie na pytanie, pytań, czy prokuratura panu proszę, podległa w tej sprawie. Proszę, umożliwił pan możliwość zadania pytania innym dziennikarzom. Panie redaktorze, wobec jest pana pan w prokuraturze zachowania, nie widzę powodu odpowiedzieć dalej na pana pytania. Jest pan w prokuraturze, panie redaktorze, prosimy o przestrzeganie też reguł pewnych, żeby też dać umożliwić innym redaktorom zadanie pytań, dobrze? Wszystko będzie w komunikacie, jeżeli będzie coś, będzie pan miał jakieś pytania, prosimy o skierowanie znaczy, ja mam pytań pytania mailem i słyszę na nie odpowiedzi w dalszym ciągu. Proszę o skierowanie ewentualnie szczegółowych pytań mailem na adres rzecznika prasowego. Ale ja zadałem to pytanie, wybrzmiało mailem. Dlaczego ja nie mogę uzyskać na nie odpowiedzi? Dalej pan, nie rozumiem. Czy pozwoli czy może pan udzielić, zadać pytanie kolejnym kolegom w redakcji, czy też pan będzie dalej blokował mikrofon? Ja niczego nie blokuję. Wszyscy mieli okazję się przekonać, jak się pan zachowywał. Dzień dobry, Patryk Tymiński, Telewizja Polska, TVP Info. Ja pytanie chyba bardziej do pana ministra Warchoła, z racji, że jest pan pełnomocnikiem rządu do praw człowieka, bo ten wyrok jest jakby teraz, Marika nie jest teraz już w areszcie, ale trochę czasu tam spędziła. No i takie fakty, które ja, no jakby, które są dla każdego jasne, no to, że jest to bezzasadne skazanie, to o czym panowie mówili. Drugie to ta cela z kobietą, która rzekomo obnosiła się z odmienną orientacją seksualną, ale ja myślę, że to, co jest najważniejsze, to przerwana rehabilitacja z racji na ten wyrok i to nie tylko skutki w zdrowiu psychicznym, ale myślę, że zwłaszcza w zdrowiu fizycznym. I moje pytanie do państwa, bo państwo teraz głośno o tej sprawie mówią, czy jeżeli Marika w przyszłości, tak przypuśćmy tylko, będzie żądała jakichś odszkodowań za to właśnie zdrowie, które musiała przerwać leczenie, to czy może liczyć na państwa pomoc w tej sprawie? Dziękuję bardzo. To może jednak, jeśli pan redaktor pozwoli, odpowiem na to pytanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Sam fakt zakwestionowania wyroku i nasza jednoznaczna jego ocena jest najbardziej wymownym komentarzem co do tego, czy pani Marika została w tej sprawie pokrzywdzona. Tak, pani Marika została w tej sprawie przez wymiar sprawiedliwości pokrzywdzona. Doszło do zachowań, które nigdy nie powinny mieć miejsca ze strony państwa. Więc na dalszym etapie jak najbardziej można będzie rozważać kwestię zadośćuczynienia za krzywdę, jaka pani Marice została poprzez niezasadne skazanie wyrządzona. Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Jest pytanie do pana ministra Ziobry. Działania prokuratury w tej sprawie. Chciałbym jeszcze raz zadać panie to pytanie, które wciąż te same pytania odpowiedzi. I ta sama odpowiedź. Prosimy o kontakt mailowy lub a dlaczego to jest pytanie w temacie konferencji, która została zorganizowana? Kwestie związane z tą sprawą. Dziękujemy państwu panie ministrze, bardzo. Dlaczego nie możemy powiedzieć o tym, państwo, oto jest telewizja TVN. To jest jej panie ministrze, dlaczego Tusk, Vision, dlaczego kiedy zadaję pytanie, pan mnie atakuje i stację, dla której pracuję? Dlaczego, jaką kwalifikację przyjęła prokuratura w tej sprawie?